Dzień dobry, witam Was w moim kolejnym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj mamy piątek, godzina 9:20. Dzień zaczynam od wyjazdu do przychodni. Jak to dobrze, że są luksmedowskie powiadomienia, bo gdyby nie to, to bym po prostu o tej wizycie zapomniała. Ale na szczęście wczoraj dostałam taką przypominajkę i dzięki temu dzisiaj jestem już zebrana i gotowa do wyjścia i muszę już naprawdę lecieć. Jadę na badania krwi. Jadę na pobranie krwi. Zobaczymy, mam kilka parametrów, które chciałabym sprawdzić. Warto o tym pamiętać. Pamiętajcie, badajcie się, sprawdźcie, czy wszystko jest z Waszym zdrowiem w porządku. W myśl właśnie tej zasady ja idę się przebadać. Także zaczynamy tego vloga. Mam nadzieję, że będziecie się fajnie ze mną bawili. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem lecimy na pobieranko krwi. Muszę przyznać, że stresik już jest, a to, że mam pusty żołądek, nie pomaga. I już chcę zjeść coś. I chcę, żeby było po wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze i obędzie się bez dużego bólu. Tego sobie życzę. Uciekam. Melduję się już po pobraniu. Nie ukrywam, łapa trochę mnie boli. Na szczęście pani była przemiła, zresztą obie panie, zagadywała mnie o wakacje, więc jej opowiedziałam, jak to tam było w Tunezji i jakoś to zleciało, chociaż jak przyniosła 4 probówki, to mina mi zrzedła. I mówię, wow, aż 4? To bardzo dużo krwi. A pani, nie, nie, proszę się nie martwić, będzie dobrze. No. Nie wątpię, jednak trochę strasznie. Teraz wracam do domu i szykuję coś na śniadanie, bo jestem naprawdę głodna. Hello, hello, jestem już w domu, dojechałam i to niestety nie była najprzyjemniejsza przejażdżka, łapa mnie boli, ale cóż, to minie, to jest normalne, więc nie będę się tym przejmować. Najważniejsze, że udało się pobrać tę krew i z tego jestem bardzo zadowolona, bo czasem mam z tym problemy faktycznie. I teraz tylko czekać na badania i mam nadzieję, że będą dobre. Myślę tylko o śniadaniu, ale zanim śniadanie, to jednak myślę o jeszcze jednej rzeczy. Myślę o tej paczce, którą kurier przyniósł mi tuż przed moim wyjściem. Więc chyba najpierw otworzymy paczkę, bo jestem strasznie ciekawa, a potem zjem śniadanie. To jest dobry plan. Ale ładnie! Zobaczcie, jak ta paczka jest pięknie przygotowana i już możecie zauważyć, że jest to prezent, który dostałam od marki Sylveco, a jest on związany z akcją Różowy Październik, także już otwieram przesyłkę i pokażę Wam, co jest w środku. Uwaga, uwaga!
Otwieramy paczkę. Od razu na wstępie mamy już pewną podpowiedź, czego dotyczy ta akcja. Różowy październik jest akcją, która ma na celu przypomnienie kobietom o tym, jak istotne jest samobadanie piersi, profilaktyka i diagnostyka nowotworów. Pamiętajcie, dziewczyny, że trzeba się badać. Nie bójmy się tych rutynowych badań. Pamiętajcie, że one są nam bardzo, bardzo potrzebne. Sylweko z tej okazji wraz z innymi partnerami przygotowało właśnie takiego boksa. Zaraz Wam pokażę jego zawartość. Takiego boksa możecie kupić sobie na stronie Sylweko, a cały dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na fundację Oko w Oko z Rakiem. Link do sklepu Sylweko zostawiam Wam w opisie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć akcję kupując takiego boksa, to zachęcam. Natomiast najważniejsze jest to, żebyście się regularnie badali i do tego Was zachęcam. A teraz sprawdźmy, co znajduje się w środku tej pięknej paczki. Mamy taką torbę eko z Sylweko. Muszę ją wytrzepać nad wanną, bo jednak to sianko jest wszędzie. W przesyłce znalazłam 3 produkty. Pierwszym jest taka łagodząca pomadka ochronna do ust. Kolejnym produktem jest taki różany hydrolat, którego możecie używać do ciała, twarzy i włosów. I widzę tu jeszcze peeling do ciała z mielonymi pestkami dzikiej róży. To też zapowiada się bardzo dobrze. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. Jak mogliście zauważyć, zdążyłam dosyć spontanicznie odkurzyć mieszkanie. Chciałam tylko sprzątnąć to sianko wokół stolika, które się rozsypało z paczki. Ale zazwyczaj właśnie tak jest, że jak już chwytam ten mały pionowy odkurzacz i mam sprzątnąć tylko jakąś niewielką powierzchnię, to i tak kończy się na tym, że po prostu lecę całe mieszkanie, bo to jest tak szybkie. Więc ja po prostu będę do końca istnienia tego kanału powtarzać Wam, jaki ten odkurzacz jest super. Rewelacja. A teraz śniadanie, bo jest już prawie 12. Magda, ogarnij się. Ale jeszcze wypadałoby zmywarkę rozpakować. Dobra, śniadanie, śniadanie, śniadanie. Najpierw śniadanie. A teraz, skoro śniadanie zjadzone i film obejrzany, zapraszam Was na blok sprzątaniowy. W końcu trzeba chałupę ogarnąć, odkurzanie już mam z głowy, ale jeszcze trzeba zrobić porządek w kuchni, zdjąć jedno pranie, zrobić drugie. I dzisiaj chciałabym też zabrać się za organizację szafy z butami już na jesień. To jest moja misja na dzisiaj, bo faktycznie robi się już coraz zimniej. A ja nie mam miejsca na buty, które sobie pozamawiałam. Pokażę Wam też, co sobie zamówiłam. No ale to za chwilę. Dobra, jedziemy z tym sprzątaniem. There might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot. A lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Cell screams, stay right here, and my legs, they freeze us in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light. Even in the darkest night, you shine so bright. Dostałam ostatnio od Patryka taki przepiękny bukiet. A dla Was, dziewczyny, mam małą wskazówkę. Jeżeli dostaniecie już taki przepiękny bukiet, albo kupicie go sobie same, to pamiętajcie, że warto wlać do wazonu kropelkę, dosłownie, domestosa jakiegoś takiego żelu do WC.
bo on przedłuża fajnie świeżość kwiatów. Wiem też, że na przykład wrzucenie bezpośrednio do wazonu takiej miedzianej monety przedłuża żywotność kwiatów, a jeżeli macie jeszcze jakieś inne porady, dajcie znać. Ja stosuję właśnie ten z żelem do WC i u mnie się sprawdza, polecam. Otworzyłam właśnie mój kram z kosmetykami, patrzę czego nam tutaj w łazience brakuje i te rzeczy dokładam. Z nowości do testowania wyciągnęłam sobie taki hydrolat imbirowy. Patrykowi natomiast wyciągam taki uniwersalny żel pod prysznic, a dla siebie wygrzewałam piankę pod prysznic z Ritualsa. Uwielbiam te ich pianki, są super. Przydałoby mi się jeszcze jakieś serum. O, promienna skóra, może być. Serum mi się skończyło, więc biorę. Biorę sobie jeszcze taką miniaturkę kremu do twarzy. Ja lubię właśnie takie miniaturki postawić sobie przy łóżku, bo jak mi się nie chce robić pielęgnacji, to przynajmniej przy łóżku się czymś nasmaruję. I ostatnią rzeczą z mojego kremiku będzie puder, bo już mi się kończy, także wyciągam. Akurat miałam jeszcze jeden nowiutki. Uwaga, uwaga, to już koniec bloku sprzątaniowego. Pranie się pierze, więc będę musiała je powiesić, ale generalnie chata ogarnięta. Teraz pokażę wam zawód mojego serduszka. Taką historię, wiecie, co to miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Taki trochę będzie Instagram kontra rzeczywistość. Zamówiłam sobie, słuchajcie, płaszcz, który miał być po prostu spełnieniem moich marzeń. Miał być cudowny, piękny, po prostu wow. Ale ja jak go mierzyłam za pierwszym razem, to niestety się nie zakochałam. Zmierzę go jeszcze raz, no bo muszę podjąć decyzję, co zrobić, czy zostawić, czy odesłać, i stwierdziłam, że może wy mi pomożecie. Zamówiłam go z takiego instagramowego sklepu Lali Shop. Czy wy wiecie, gdzie wy stoicie? W piekarniku. Bo jestem leniwą kluchą i nie chce mi się iść do drugiego pokoju po statyw. No cóż, nie każdy może być idealny. Uwaga, uwaga, oto i płaszcz. Płaszczo-kurtka. Na modelce ten płaszcz wyglądał po prostu fenomenalnie i ja się zakochałam od pierwszego zobaczenia tego płaszcza. W stronie jest napisane, że ta kurtka będzie nas chronić nawet w mrozach minus 20 stopni. Więc stwierdziłam, jak to przeczytałam, że to jest po prostu wyrób idealny dla mnie, bo ja wiecznie marznę. Najgorsze jest to, że ten płaszcz jest naprawdę bardzo ładnie wykonany i on się zgadza w 100% z tym, co widziałam na stronie, ale chyba modelka nie to. Jeszcze tylko wam wspomnę, że to jest rozmiar S, czyli najmniejszy jaki jest. I teraz powiedzcie, jak ja w tym wyglądam. Bo to jest ogromne i ja się czuję jak taki naprawdę bałwan. Jeszcze się zapnę, bo jeszcze tak rozpięty, o jakbym sobie tak przewiązała, no to spoko, wygląda to w miarę okej. Jak ja to zapnę, no to zaczynają się robić schody, bo nagle czuję się jakbym była przynajmniej 10 rozmiarów większa i to już mi się nie do końca podoba. Matka, jak już patrzę w ten aparat, to widzę, że to chyba jest dramat, co? Przecież ja wyglądam jak takie dmuchane ozdoby na Halloween na przykład. Płaszcz jest wykonany naprawdę przepięknie. On jest dokładnie taki jak na stronie. Jest w pięknym kolorze, jest ten pasek, są takie dwurzędowe guziki. Jest długi, tutaj tego nie widać, ale jest praktycznie za połowę łydki. Ma kieszonki, no w ogóle wszystko się tutaj zgadza. Tylko chyba ja się nie zgadzam. Wiecie co? Jeszcze tu, jakby to było takie duże i się rozchodziło, no to jeszcze bym to zaakceptowała, okej. Okay. Ale ja się tu czuję taka wielka, jak w zbroi, jakbym miała jakiś taki pancerz na sobie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, bo teraz jak tak spojrzałam w lustro, to mi się trochę podoba, ale chyba tylko dlatego, że chciałabym, żeby mi się podobało. Do kompletu jest jeszcze taka chustka. Na modelce wyglądała mega stylowo. Jak ja to jeszcze dołożę, to wyglądam tragicznie. To jest dodatkowo płatne, nie musicie tego kupować. A teraz uwaga, uwaga, jak ktoś ma zły dzień, to jego dzień stanie się piękniejszy. W sensie, to mogłoby dobrze wyglądać, ale chyba na mnie nie wygląda.
Wiecie co, ja wam wstawię zdjęcie, jak ten płaszcz wyglądał na tej modelce i w czym ja się zakochałam i sobie porównacie jakby oczekiwania kontra rzeczywistość. No nie wiem, no może bym chciała ładnie w tym wyglądać, bo mi się to tak podoba. Dobra, uwaga, jeszcze wam się pokażę w innym lustrze, bo autentycznie ten płaszcz zaczął mi się podobać. Tak, myślę, że przekroczyliśmy w tym momencie pewien poziom absurdu na tym kanale. Czy ja właśnie do tego płaszcza, który ma wytrzymać minus 20 stopni mrozu, w którym się autentycznie już gotuję, dołożyłam sobie jeszcze czapkę i szalik, żeby przekonać siebie, że mi się to podoba? I jak to wygląda, słuchajcie? Granice absurdu poszerzamy. Założę moją kurtkę z zeszłego roku. Dobra, wróciłam. To jest moja kurtka z zeszłego roku. Styl oczywiście zupełnie inny, więc ciężko to porównać. Myślę sobie, że tu jest jednak szczuplej, pomimo tego, że ta kurtka też nie jest najmniejsza. Dobra, nie mam pojęcia. Dajcie znać. Już więcej zrobić nie mogę dla siebie, żeby poczuć, czy to jest odpowiednia kurtka dla mnie. Czekam na komentarze. Dziękuję, do widzenia. Dobra, to jak już się pośmialiśmy i pomierzyliśmy, to czas z powrotem wrócić na właściwe tory i płynnie przejdziemy do kolejnego tematu, czyli do sprzątania i organizacji szafy na buty. O, tak. Zaraz sobie przejdziemy na korytarz, wyciągniemy z szafy wszystkie letnie buty i plan jest taki, żeby je schować tu. Natomiast mam tutaj tylko jedno takie pudło na buty duże. Jesteśmy przy porządkowaniu butów, to może pokażę wam moje nowe buty. Rzadko wam tutaj pokazuję tak naprawdę zakupy. Najczęstszymi rzeczami, które kupuję, to są chyba dodatki do domu. A buty, no tak, no czasem kupię. Ale faktycznie teraz chciałam spróbować czegoś nowego. Chciałam kupić sobie buty takie, których jeszcze wcześniej w szafie nigdy nie miałam. A już od zeszłego sezonu bardzo mi się podobały. Ta moja miłość do tych butów całe lato przetrwała. Cały czas miałam je w pamięci, więc stwierdziłam, że po prostu sobie je kupię. Pierwsze to będą Axe, zaraz wam pokażę. Zresztą kupiłam je na Zalando. A trzy pozostałe pary zamówiłam ze sklepu Lovet. Ja już kiedyś tam robiłam zakupy na lato. Kupowałam tam i sandałki, i klapki i bardzo, bardzo byłam zadowolona z tego zamówienia. Sklep Lovet ja znalazłam zupełnie przypadkiem. Gdzieś na Instagramie mi mignął i powiem wam, że lubię do niego wracać. Mam wrażenie, że to jest trochę sklep taki pokrewny właśnie do Dizzy, do René. Nie jestem pewna, czy oni mają tych samych dostawców, natomiast muszę przyznać, że mnie zakupy na Lovet robi się dużo, dużo przyjemniej niż właśnie na René i na Dizzy z bardzo prostej przyczyny. Po prostu wybór jest tam dużo bardziej okrojony, dużo bardziej ograniczony, co dla innych jest plusem, dla innych minusem oczywiście, ale mam wrażenie, że już na Dizzy czy na właśnie René jest tych butów strasznie, strasznie dużo. Ja już się po prostu zniechęcam powyżej 10 karty z propozycjami. Pozwólcie, że zacznę od butów, które akurat z Lovet nie są, ale będzie mi szybciej, bo one są jedyne. To są Axe, kupiłam je na Zalando, była akurat jakaś fajna przecena, więc jeżeli polujecie na takie buty, to polecam. Ja uważam, że nie ma lepszych butów zimowych właśnie niż Emu Axe. Mogą się one komuś nie podobać, chociaż nie wiem dlaczego, bo jak dla mnie są naprawdę urocze, a przede wszystkim cenię sobie w nich to, że są ciepłe. Marzyły mi się właśnie buty w tym chyba takim najbardziej kultowym kolorze chestnut i w końcu mam. A tutaj możecie sobie jeszcze podpatrzeć ten model dokładniej. Ja mam rozmiar 39, chociaż zazwyczaj noszę numer 38, ale właśnie tutaj mam ten większy i pasuje idealnie. A jeżeli chodzi o buciki z Lovet, to mam trzy pary. Pierwsza, takie fajne, takie ciężkie, trochę takie traperowe. Kamera trochę niestety przekłamuje, te dwa kolory nie różnią się tak znacznie od siebie. Ta część i ta to są dwa różne materiały, ale są w tym samym kolorze, po prostu aparat przekłamuje. Kolejny model prezentuje się tak, też są to takie dosyć ciężkie buty, ale z drugiej strony właśnie bardzo takie mięciutkie, jak już je założycie, to się zakochacie. Naprawdę są śliczne, ze złotymi takimi dodatkami. Tutaj macie takie mięciutkie,
futerko, to jest naprawdę mięciutkie. No i ten but już jest ocieplany. I ostatnia para, na którą się zdecydowałam, to są takie klasyczne czarne botki. Najmniej wygodne niestety ze wszystkich pokazanych tutaj butów, no ale to są po prostu buty na obcasie. Szafa już ogarnięta, buty powstawiane. Na pierwszej półce mam swoje buty sportowe i nie tylko. Te bardzo lubię w tym sezonie jesienno, nawet zimowym, bo one są ocieplane. Mam tutaj jedną parę espadrilli na cieplejsze dni. Tutaj mam jedno miejsce ukradzione na półce Patryka i tutaj mam mokasynki. Druga półka to są kozaki takie długie i butki emu. I teraz jeszcze nowe aksy. I ostatnia półka prezentuje się tak. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. Trochę minęło. Zjadłam obiadek. Myślę teraz o herbatce. Poleżałam, pooglądałam YouTube'a. Zimno mi tak jakoś, zimno w tym domu. Pod kocyk bym weszła. A tu psikus, nie można. Pralka mnie wezwała, więc jestem. Czas na poobiadkową herbatkę i ciacho. O. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Wróciliśmy do domu, dochodzi nam godzina 21, a w Ikei tak dosyć szybko i sprawnie wszystko załatwiliśmy. Nie kupiłam żadnych takich szałowych rzeczy, dosłownie to, czego potrzebowaliśmy. Kupiłam te dwa pudełka, jedno właśnie na buty, więc zaraz pójdę je pochować, a drugie już na jesienne ozdoby. Na pierwszy rzut idą dwie takie poduszki. Bardzo chciałabym uzyskać w sypialni taki efekt trochę hotelowego łóżka, więc myślę, że trzy rzędy poduszek mi w tym pomogą. Do tych poduszek wzięłam też poszewki, jedne białe, jedne takie piękne beżowe. Oprócz tego mam świece, zapas tea lightów. Wzięłam też takie długie świece do tych świeczników, które pokazywałam Wam w holu Sinseya. Do tego wzięłam te wkłady do rolek. Tutaj jeszcze woreczki strunowe. Jako że idzie sezon grudniowy, w którym wszystkie światełka i inne takie dekoracje na baterie idą w ruch, to wzięłam też taką ładowarkę do akumulatorków. No i oczywiście akumulatorki. I ostatnią rzeczą, którą wzięłam, są takie zapachy do szafy. Także moi drodzy, tymczasem myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby się pożegnać. Zaraz pewnie włączymy sobie coś fajnego w telewizji, nie wiem, może pogramy, zjemy jakąś kolacyjkę i będziemy sobie przez resztę wieczoru chillować. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia. Pa! Slow.